odnośnie nowego telefonu. Idealnie trafiłeś! Bo mój się już trochę zacina. Zacznijmy od najważniejszego. Jaki masz budżet na ten telefon? Budżet? Ile chciałbyś maksymalnie wydać? Bez ograniczeń! Ło, to mamy niezły wachlarz możliwości! Dobra, przejdźmy do konkretów. Witam cię, mamusiu. Widzowie słusznie piszą ciski. No fuj, bez kitu takie gówno, że chuj. Wiesz, jakby no, każdy ma inny humor, może kogoś to bawi, no ale... No, jakich zjebów to bawi, kurwa. Ile to jeszcze potrwa? To jeszcze jedną zagram. No ciągle to słyszę, grasz Magda od razu. Nie, no ja pierdolę. Co to za kurwa... Śmiaszy cię to, Zuzia? Osobiście nie. No. Ale wierzę, że skoro kogoś to śmieszy i komuś to robi dzień i nie jest szkodliwe, to wiesz, to mi to tam od kiedy ty jesteś taka poprawna, kurwa, politycznie? Weź, kurwa, co ty gadasz w ogóle? Człowieku, no pociśnij, no pociśnij, no kurwa. Ale po co? Ja jestem po 3 godzinach jazdy, z czego... O, to jest w ogóle najcudowniejsza opowieść ever, nie, człowieku? Mam pociąg 11.40 do domu, nie? Mhm. Więc zebrałam się o 8 rano, wstałam po 3 godzinach snu. Szybko się ogarniam, żeby jeszcze zdążyć do Subwaya coś zjeść, nie? Żeby wyjechać. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Wcześniej przed tym, przed pociągiem przyjechałam. A pociąg tak. Siema, jesteśmy PKP. Te kurwy jebane. 6 godzin opóźnienia pociągu, nie? A całość mojej podróży miała wynosić 3 godziny. Ja siedzę i pogo. I Michał na mnie patrzy, nie? Bo on nie może wrócić do domu. Ja mówię, że co, zostaw mnie, nie? 2 godziny poczekam. On mówi, no chyba oszalałaś, nie? Że ja cię zostawię samą. Ja mówię, dobra, spoko, nie? To przejdę się na dworzec zobaczyć, jakiś inny pociąg jest, nie? Oczywiście przy tym, na centralnym stoją 2 babki, rozdają Pepsi, nie? Ale przez wzgląd na to, że kiedyś miał deala z Coca-Colą, no nie wzięłam, nie? Mimo, że za darmo. No. Wiesz, ja już zaczęłam patrzeć, nie, co do ręki tam człowiek bierze. W sklepie też uważasz już. Chipsy tylko Doritosy. Człowieku, ja już operę nawet już... Na MacBooku i opera, nie? Safari nie istnieje. Ktoś mi na wydziale jeszcze zobaczy, kurde, z Safari, zrobi zdjęcie z ukrycia. Young Multi pozwala swojej dziewczynie na używanie Safari. Nie, przestań. Najszybsze pączki na świecie. Potrzebujesz kilka minut i kilka składników. O, to jest fajne. Wanilijowy, jajka, odrobina soli, proszek do pieczenia, opakowanie cukru. Nie, chcę mi się dopiero. O! Pizza. Wow. Fajno w sumie. Powiem ci, że ten Blow Burger to takie kurwa ścierbo. Mówię ci, serio, taki suchy był, nie? A jeszcze najgorzej, kto normalny robi opcję wege i jest, wygląda jak kebab. W sensie to były takie, wiesz, kawałki, nie? Jakby to takie, jak są takie paski dla psa pedigree, nie? Kamila Ksioja jedz. Słuchaj mnie, kurewko. Kamil, jak się robi, schrupał sobie. No wiesz. O Boże Święty, chujowy był? Powiem ci, że nie porwał, nie? Ale ja one bardziej... drogie w ogóle są te burgery, kurwa. Ale przestań, drogi, nie drogi, pójdziesz byś do jakiejś tego knajpki. Ja do pójdziesz, burgery, pójdziesz do... Blow Option, to jest kurwa, czy jak tam się... Pójdziesz do zoologicznego, tyle paczka pedigree. Nie, jest tańsza właśnie. A przestań. Nie, no powiem ci, że ta bułka się sypała, nie? To mnie bardzo drażniło. Nie wiem dlaczego, ale nie lubię, jak bułka mi się kruszy pod palcami. A jeszcze było tego tyle nawalone w środku, że my po prostu się zmuliliśmy potem. Nie, ty masz takie problemy, na które ja nigdy w życiu bym uwagi nie zwrócił. Dla udziu się sypała. No nie wiem, lubisz jak ci się bułka pod palcami rozsypuje? Nie, ja też nie lubię, nie, bo... ja też nie lubię. No. Ja na przykład nie lubię, to mnie bardzo denerwuje, bo ja lubię takie bułki maślane, wiecie, takie... Ja też, no, ale w sumie to nie przeszkadza mi, to jak mam pod sobą talerz, to jest git, ale jak kurwa sypie mi to... No tak, no wiesz, ja tam jeszcze, wiesz, prowizorycznie, ja tak, ubrana w spódniczkę za kolanówki i inne rzeczy, nie? I ja tak, jem burgera, który mi się sypie w rękach. No i chusteczek nie dodali. No tak, to prawda, chusteczki były wielkim problemem. Musiałam iść
ukraść chusteczki z toalety. Mamuś. Toaleta w ogóle też tam była magicznym miejscem, powiem tak szczerze. A był taki moment na streamie, gdzie coś tam, nie wiem czy to ty, ktoś tam coś powiedział właśnie na temat kibla, że kogoś nie wpuścili, że coś takiego? Ja tak, ja powiedziałam, bo byłam bardzo zdenerwowana tym, że osoby niektóre 10 minut w łazience siedzieć, jeszcze żeby ta łazienka była jakaś, wiecie, przestronna, fajna i w ogóle, to wiecie, taka zwykła toaleta, jakbyś w szkole sikał i ten, i siedzieć tam 10 minut zdjęcia sobie robić, nie? Ja pierdolę. I słuchajcie, jest jedna łazienka damska, nie? I 10 minut siedzieć zdjęcia sobie robić. Ja wiecie, zapukałam raz, chciałam być uprzejma, nie? No bo jak sobie ktoś chce zdjęcie zrobić, ja nie oceniam, niech sobie robią, nie? Ale usłyszałam, zaraz, bo koleżanka sika, nie? I słyszę, zrób ciupek do tego zdjęcia, jeszcze nie, dobra, wchodzę i tak. Wyszły dwie dziewczyny, powiedziałam uprzejmie, że ja skorzystam z łazienki. Spytałam, czy ten napój Coca-Cola to ich. One powiedziały, że nie. I powiedziałam, spoko. Poszły, rozeszły się nasze drogi. Potem sobie trochę ukradłam chusteczek, przyniosłam streamerowi. Napój Coca-Cola. Tak, Coca-Cola napój. A jaki myślałeś? Nie no, żadne. No właśnie. Ja Ty Kamilek się pewnie nigdy puszki z multi nie miałeś, co? Ja miałem akurat. Ja miałem z Werganiem i z tym. To w to, że ty Wronek miałeś puszkę, to jestem w stanie uwierzyć. Ze Smolastym? Nie wątpię w to. Jestem nawet w stanie uwierzyć, że masz tak, jak otwierasz szafę, nie? Tam cała taka, wiesz, szafa z tyłu, nie? Zabudowana puszkami. Nie, to nie jest prawda. To otwórz szafę. No dobra.